Mam dwie wiadomości. Agnieszka dawno już tutaj nie mieszka, ale ze mną jest Ania Wyszkoń. Witam cię, Aniu, serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się niezmiernie, że zawitałaś do Rzeszowa. Rozpocznę od kwiatów, jeśli pozwolisz, z okazji bardzo 25-lecia twojej pracy dziękuję artystycznej. Pięknie. Ode mnie, od Polskiego Radia Rzeszów, wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękujemy dziękuję za te piękne, wspaniałe lata. Ja bardzo dziękuję, bo Radio Rzeszów zawsze mnie wspierało. Jeszcze z zespołem Łzy koncertowaliśmy w Rzeszowie bardzo często, więc naprawdę jestem wzruszona tym powrotem do Rzeszowa. Bardzo się cieszę, że dzisiaj zagram koncert. Nie mogę się doczekać. 25 lat to dosyć szybko, moim zdaniem, płynie taki czas, jeżeli się go spędza na scenie, prawda, na estradzie. Na szczęście szybko i niezauważalnie. Bardzo dobrze. I czasem jak sobie siadam i myślę o tym, że minęło 25 lat, to naprawdę jestem zaskoczona. Chociaż też z drugiej strony myślę sobie, że 25 lat to de facto jest mało. Dużo jeszcze przede mną, na tym się skupię. Kiedy myślę o tym, jak o moich 25 latach w radiu, też myślę sobie, że to jest mało. Podobne mam zdania jak ty. Tego się trzymajmy. Który moment taki najważniejszy w twoim dotychczasowym 25 latach był takim najważniejszym, wtedy, gdzie podjęłaś decyzję, że rozpoczniesz karierę solową na przykład? Tak, myślę, że to był decydujący moment, kiedy postawiłam na dużą zmianę, ryzykowną zmianę, ale też, jak się okazuje, opłacalną dla mnie, bo uwolniłam się troszkę emocjonalnie. W pewnym momencie, wiesz, dobra energia się wyczerpuje, trzeba iść dalej. I to był zdecydowanie tamten moment, ale było dużo takich przełomowych momentów. Były kolejne utwory, które otwierały mi jakieś nowe drzwi. To była Agnieszka, to było no Szeroko zamknięte, czy Ten pan i pani, utwór Wiem, że jesteś tam, Biegnij przed siebie i tak dalej, i tak dalej. To są naprawdę takie dla mnie znaczące kroki, które jednak zapisały się w historii polskiej muzyki. Ja pamiętam ten czas, kiedy spotkałem cię w Opolu, kiedy stojąc na boso śpiewałaś o oczach szeroko zamkniętych. To akurat utwór, który wygrał tam, to znakomita piosenka, zresztą z płyty, która również momentalnie zdobyła niesamowitą popularność, a my wówczas zaprosiliśmy was na 9 koncertów Polskie Radio Rzeszów. Pamiętasz? Oczywiście, że pamiętam. Słynne łączenie. Dzisiaj wspominaliśmy jadąc do Rzeszowa i właśnie wtedy uświadomiłam sobie, jak wiele czasu minęło. Ale w dobrym towarzystwie, wiesz, ten czas płynie inaczej. Wszystkim nam mija, wszystkim ucieka, ale jak jest dobre towarzystwo, dobry nastrój, a przy tym jeszcze dobra muzyka, to te fluidy naprawdę są takie bardzo pozytywne. One napędzają nas. O to chodzi. Rozpoczęcie twojej kariery to oczywiście debiutancka solowa płyta, ale chyba tutaj już nie miałaś żadnych obaw, bo skoro już miałaś kilka lat współpracy z zespołem Łzy jako frontmenka tej popularnej grupy, no to właściwie nagrywając płytę solową, można powiedzieć, że poszłaś z marszu do tej płyty, nie? Bez obawy, że coś wiesz, może się nie udać. Czymś innym jest zupełnie nagrywanie takiej płyty, bo to jest spełnianie jakichś swoich nowych wizji, a czym innym jest takie podjęcie decyzji, że rozstaje się z tym światem, który towarzyszył mi przez wtedy 14 lat. Ja byłam bardzo mocno związana z zespołem, bardzo emocjonalnie też przywiązana. Wszystko robiliśmy zawsze razem. Mało tego, nie mieliśmy nigdy pomocy jakiejś dużej wytwórni fonograficznej. Liczyliśmy tak naprawdę tylko na te własne jakieś przeczucia, intuicje. To nam się udawało. Ale to i nagle przygoda. Stanęłam, wiesz, sama na tej scenie i na moich barkach spoczęła też odpowiedzialność za mój wizerunek, za wszystko, co tworzę. Bo to jest ekscytujące, bo o tym przede wszystkim trzeba mówić. Śpiewasz, mówisz, piszesz teksty, ale także współpracujesz, zapraszasz chętnie do współpracy innych artystów. Tak. Przecież wśród tych twoich artystów również niezapomniany Marek Jackowski, tak. Jest także Robert Gawliński w tej piosence Biegnij przed siebie. Ania Dąbrowska i tak dalej, i tak dalej. Lubisz takie wyzwania i próbowania z różnych zakątków tej muzyki, żeby spróbować wszystkiego połączyć i żeby się sprawdzić. Ja też uwielbiam pracować z ludźmi, którzy mnie inspirują, którzy mnie napędzają i też rozwijają jakieś moje możliwości. Ja nie chcę się po prostu zamykać na możliwości, które daje mi to życie artystyczne. Uwielbiam taką współpracę, która jest twórcza, która mnie po prostu pcha w jakieś nowe rejony, więc bardzo często i chętnie sięgam po tę współpracę. Obejrzałem teledysk sprzed wielu lat, z początku jeszcze zespołu Łzy. Pomyślałem sobie, że wtedy chłopaki z twojego zespołu mieli dłuższe włosy niż ty, wtedy jak kręcili tymi głowami na tym teledysku. Tak, owszem. Słuchaj, czy czasami
czasami jeszcze pozwalasz sobie na takie szaleństwo podczas koncertu, takie rockowe? Pewnie, że tak. No, mam to szczęście, że mój koncert trwa naprawdę dość długo. Znaczy sugerujesz, że nasza publiczność powinna się na coś takiego dzisiaj akurat mamy tutaj kameralną sytuację, okay. Będzie trochę spokojniej, tak, ale jak mam możliwość, gramy koncert plenerowy. Oczywiście. Na dużej scenie, no też zdarza mi się zdejmować buty i po prostu grać na perkusji chociażby. Ja korzystam z tego, że na takim koncercie dwugodzinnym mam po prostu możliwość pokazania wielu różnych twarzy. Jestem tą delikatną, spokojną Anią, ale jestem też tą wariatką, no, z której pamiętają mnie no fani Wes. To na szczęście niewiele się zmieniło, bo ja lubię właśnie tamto szaleństwo z tamtego okresu i tę wspaniałą, tą wspaniałą dojrzałość, która oczywiście związana jest z naszym doświadczeniem, z twoim doświadczeniem, obecnością. Ale te chwile rynku. Zapomnienia też nam są bardzo potrzebne. Postanowiłaś, że 25-lecie swojej pracy artystycznej uświetnisz wydaniem kompilacji albumu dwupłytowego. Skąd ten oryginalny tytuł, powiedz? Bardzo mi zależało na tym, żeby to nie było takie oczywiste. Nawiązałam do tytułu powieści Nieznośna lekkość bytu, dlatego że te wszystkie piosenki tworzą jakąś historię, tworzą historię mojego życia, ale nie tylko. Są też nawiązaniem do wielu historii, które docierają do mnie ze strony fanów. Piszą do mnie listy, piszą do mnie maile, opowiadają mi historię swojego życia po koncertach. I to jest bardzo takie emocjonalne przeżycie, doznanie. Więc to wszystko też no poniekąd zawiera się w każdej z tych piosenek. Więc to jest historia życia. Słuchaj, teraz do głosu dochodzi hip-hop, brzmienia dosyć takie, można powiedzieć, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, tak, bardzo awangardowe. Czy ty też próbujesz połączyć swój gatunek? No, próbujemy, szukamy. Wiesz co, nie robię niczego na siłę. Jeśli wychodzi coś bardzo naturalnie i po prostu coś się dzieje naturalnie, można by powiedzieć wręcz przypadkiem w moim życiu, to z tego korzystam. Jestem bardzo otwarta, lubię takie kompilacje, lubię bardzo kombinować, nie zamykam się na jeden gatunek muzyczny. Więc myślę, że tutaj dążysz do nazwiska Janusz Walczuk. No tak, właśnie, to mnie zaintrygowało ostatnio. Wiesz, z Januszem spotkałam się troszkę przypadkiem, po prostu posłuchałam jego płyty, bo zaciekawiła mnie jego okładka. No i doszłam do fragmentu, w którym śpiewa o mnie. No, stwierdziłam, że no, trzeba to po prostu wykorzystać, trzeba ten temat jakoś kontynuować. No i skontaktowałam się z Januszem i doszło do współpracy, ale to już mogę teraz zdradzić, nie jest ostatnia moja tego rodzaju współpraca. Słuchaj, czy to znaczy, że następna płyta będzie hip-hopowa? No, ja aż tak daleko jeszcze nie rockowa. Idę. Ale póki co przygotowuję projekt z raperką Reną. Ten projekt ukaże się za jakiś czas. Chciałbym ci serdecznie podziękować za rozmowę przed koncertem. Nie mogę się doczekać koncertu. Życzę ci wspaniałego koncertu. Publiczność nasza jest przygotowana na spotkanie z tobą, że chcę zaśpiewać te wszystkie twoje piękne piosenki. Jeszcze raz gratulacje od nas, bardzo od Polskiego dziękuję. Radia Rzeszów za te 25 lat i na kolejne 25 lat, aby tych pomysłów, tej wspaniałej werwy estradowej, artystycznej nigdy ci nie zabrakło. Tego ci życzę. Bardzo dziękuję. Zapraszam na koncert. Jeśli nie możecie być tutaj w hotelu Bristol, bądźcie przed komputerami. No i oczywiście słuchajcie Radia Rzeszów. Aniu, życzę ci wspaniałego koncertu werblowego w Rzeszowie. Zapraszam.